Wyszukujesz mnie z ciemności. Powiedz coś. Co chcesz, żebym powiedział? Usłyszałam cię. Usłyszałam jego głos. Najtrudniejsze w przeżyciu traumy jest nie to doświadczenie, jakie przeżywamy, tylko to, że przeżywamy je często samemu. Myślę, że to jest tutaj taki proces, jaki zachodzi też w pustych miejscach. To jest ponowna konfrontacja z tym doświadczeniem. To znaczy, chodzi o to, żeby gdzieś nie wypierać go, nie spychać go, nie wmiatać go, tylko ponownie się z nim skonfrontować, co pomaga je oswoić i zamknąć ten proces. Im dłużej jestem z Julią na scenie, z Julią 1 i z Julią 2, to mam poczucie, że jest jedna Julia. Nie ma takiego prostego podziału, że to jest jedno serce, jedna głowa. Bo kiedy przychodzi ten trudny moment i ta cisza, to chyba wtedy łatwiej jest usłyszeć te wewnętrzne głosy. Chciałabym, żeby to spotkanie dwóch Julii było opowieścią o miłości, odwadze i akceptacji straty. Halo? Paul? Cześć, Józef. Cześć. Coś się stało? Nie. Wszystko w porządku. Aha. Myślę, że możemy śmiało mówić o Czerwonej Pustyni. Poza tym, że jest to oczywiście nawiązanie do filmu Antonioniego, ale też myślę, że bardzo mnie inspiruje w przestrzeni krajobraz naturalny i wydaje mi się, że wprowadzenie takiego właśnie krajobrazu też, który odzwierciedla emocje w miarę realistyczną przestrzeń, powoduje interesujące napięcia. Paul jest taką chodzącą dobrocią i piękne jest w nim to, że swojej partnerce nie pozwala utonąć. Czytając ten tekst Klaudii Cedo, opisujący realia w Hiszpanii, było uderzające to, jakie wsparcie otrzymuje w trudnej, granicznej sytuacji główna bohaterka od wszystkich. Dobrze byłoby, żeby w naszych realiach, w polskich realiach, kobieta miała prawo wyboru. Puste miejsce to jest możliwość stania się czegoś, czego nie potrafimy przewidzieć. Piasek. Cisza. Tęsknota.